W swoim wystąpieniu w Trybunale Konstytucyjnym przywołał pan trzy rodzaje postępowań represyjnych: dyscyplinujące, porządkowe i dyscyplinarne. Czy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wszystkie one zostały uznane za niekonstytucyjne? Nie. Za niekonstytucyjne zostało uznane postępowanie dyscyplinarne. I to w całości. Natomiast na przeciwnym biegunie jest postępowanie dyscyplinujące, do którego właściwie wyrok się nie odnosi. Jest to postępowanie wewnątrzorganizacyjne i służy ono nie tyle represjonowaniu kogokolwiek, ale zapewnieniu właściwego toku polowania zbiorowego. Natomiast jeśli chodzi o postępowanie porządkowe, tu jest sytuacja nieco bardziej złożona. Mianowicie samo postępowanie porządkowe nie było zaskarżone jako takie przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z tym postępowanie porządkowe nie zostało objęte wyrokiem. Ale skutki tego postępowania porządkowego już tak. Mianowicie Trybunał zakwestionował brak drogi sądowej, jeśli chodzi o kwestię, no właśnie, kontroli prawidłowości orzeczeń porządkowych, które de facto są sankcjami, a mówiąc krótko, w świetle orzeczeń Trybunału licznych, to jest właśnie to clue postępowania dyscyplinarnego, że w stosunku do kogoś orzeka się jakąś sankcję. Więc w zakresie tych sankcji, które polegają na przykład na zawieszeniu możliwości wykonywania polowania na dany rodzaj zwierzyny, bądź w ogóle, tu powinna być zachowana droga sądowa. A tego nie było. Czy przywołany ustawą organ PZŁ inny niż sąd dyscyplinarny może zawiesić członkowi PZŁ prawo do polowania? Trzeba by powiedzieć tak, że polska konstytucja i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dopuszcza prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w ramach różnych zbiorowości. W związku z tym to oczywiście nie musi być sąd. Zresztą, tak nawiasem mówiąc, sąd dyscyplinarny nazywamy sądem i ustawodawca nazywa sądem trochę z przyzwyczajenia, trochę przez grzeczność, bo w świetle konstytucji sąd dyscyplinarny nie jest sądem. Jest to organ, oczywiście, który powinien spełniać pewne wymogi, ale jest to organ, który może prowadzić postępowanie dyscyplinarne i jeżeli to postępowanie dyscyplinarne będzie unormowane w sposób zgodny z konstytucją, to wszystko będzie w porządku. W szczególności, jeżeli będzie zachowana droga sądowa, a więc prawdziwy sąd będzie mógł zbadać, czy wynik tego postępowania, czy to sądu dyscyplinarnego, czy też innego organu jest taki, jak trzeba. A tu już wchodzą w grę kwestie związane z funkcjonowaniem określonego sądu. Także ustawodawca też o tym postępowaniu porządkowym nic nie powiedział, ale tak w ogóle to możliwe jest. Możliwe jest przyjęcie takich rozwiązań, a o celowości ich przyjęcia bądź nieprzyjęcia, no to już nie jest kwestia ani Trybunału, ani Prokuratury. Czy w podobnej sytuacji prawo do polowania w danym kole łowieckim może członkowi zawiesić zarząd koła? No, skoro zarząd koła ma określone kompetencje w stosunku do członka koła, to może to i zrobić. Jest to taki sam organ jak każdy inny.
Jak należy tłumaczyć szeregowym członkom Polskiego Związku Łowieckiego ten element sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że artykuł 34 punkt 6 jest niezgodny z artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji? Trzeba powiedzieć tak. Zaskarżony przez rzecznika przepis, w czym prokurator generalny poparł rzecznika, jest przepisem bardziej typu zadaniowego. On nakłada obowiązek i upoważnia Związek PZL do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Natomiast w ustawie o tym postępowaniu dyscyplinarnym nie było praktycznie nic. No, bardzo niewiele. Unormowania dotyczące postępowania dyscyplinarnego, czy to wprost, czy raczej nie wprost, raczej częściej, zostały zawarte w statucie. A przepis, który pan zacytował, przepis związkowy, mówiąc żargonem Trybunału Konstytucyjnego, to są elementy, które ma między innymi regulować statut. No i statut, żeby odnieść się do wyroku Trybunału, ma między innymi normować sposób nabywania i utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz Kole Łowieckim, zasady przynależności do kół łowieckich, przyczyny utraty członkostwa oraz, o i tu jest ważne, prawa i obowiązki członków. To jest punkt drugi. Punkt trzeci. Organy Polskiego Związku Łowieckiego. Właśnie pan pytał. Oraz Koła Łowieckiego. Ich kompetencje, tryb dokonywania ich wyboru, zmiany bądź uzupełnienia składu. Czyli to są takie przepisy, które nie wprost, ale odnoszą się do postępowania dyscyplinarnego również. I przepis, który odnosi się wprost, sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiązków członkowskich. I upoważnienie przez ustawodawcę, aby te kwestie w ramach postępowania dyscyplinarnego były unormowane w statucie, jest właśnie niekonstytucyjne. Czyli dlatego przepis o tym, że Polski Związek Łowiecki prowadzi postępowania dyscyplinarne, jest niezgodny z konstytucją, między innymi dlatego, ale albo inaczej, głównie dlatego, że kwestie, o których mówiłem przed chwilą, są unormowane w statucie, a nie w ustawie. Mówiąc krótko, no nie może być tak, żeby statut decydował o tych prawach i obowiązkach członków, na przykład, które skutkują odpowiedzialnością dyscyplinarną. To powinien zrobić ustawodawca. I nie ma możliwości, pytał pan, czego nie można unormować. No nie ma możliwości, żeby to unormować w statucie. To ma być w ustawie. No a te sankcje to już jest clue wszystkiego, bo to jest takie złamanie ustawy, złamanie konstytucji sensu stricto, nie tylko ducha, nie tylko interpretacji, no ale to jest niekonstytucyjne wobec złamania litery konstytucji, bo konstytucja wymaga, aby takie rzeczy były unormowane w ustawie. Jakie dla ukaranych wcześniej karami, na przykład zawieszenie w prawach członków, czyli zawieszeniem uprawnień łowieckich, są praktyczne konsekwencje uznania przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne? Zderegalizowanie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, bo mówimy w tej chwili o tej części, nie mówimy już o drodze sądowej, pewno będzie pan o to pytał za chwilę, powoduje, że nie można wszcząć żadnego postępowania dyscyplinarnego. Nie wolno kontynuować żadnego postępowania dyscyplinarnego. I
nie można wykonywać kar orzeczonych w tym postępowaniu. To znaczy, jeżeli kara została orzeczona, a nie została wykonana w całości czy w części, to już w dalszym ciągu, ani od początku, ani w tej części wykonywać tej kary nie wolno, bo nie ma ona podstawy prawnej. No, jeśli chodzi o inne kwestie, inne konsekwencje, to tu już byśmy musieli przejść do prawa do sądu. I tak, delegalizacja unormowania przez Trybunał Konstytucyjny jest samoistną podstawą wznowieniową w różnych postępowaniach. Muszę zauważyć, że te unormowania wznowieniowe są bardzo różnie określone i w jednym postępowaniu jest to korzystne dla osoby, która chce doprowadzić do wznowienia postępowania, w innych mniej. Najmniej korzystne jest to w postępowaniu administracyjnym. Tam ma pan jeden miesiąc od opublikowania wyroku. W postępowaniu cywilnym ma pan 3 miesiące. A w postępowaniu karnym ograniczenie jest, ale tylko przy składaniu wniosku o wznowienie na niekorzyść. A na korzyść już nie. Czyli jeżeli w postępowaniu karnym wyrok został, czy postanowienie zostało wydane, orzeczenie w każdym razie zamykające do postępowania w danej sprawie, zostało wydane w oparciu o przepis zdelegalizowany przez Trybunał Konstytucyjny, to jest to samoistną podstawą wznowienia takiego postępowania. I to jeśli chodzi o skutki bezpośrednie. Czy możliwe są obecnie postępowania sądowe o uchylenie kar sądu dyscyplinarnego, które nie były skarżone do sądu powszechnego w związku z brakiem takich możliwości przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? No, nie za bardzo. To znaczy, to nie tak, żeby w ogóle nie można było w tej sprawie nic zrobić. Ale skoro nie było wyroku czy postanowienia sądu, to nie ma co wznawiać. Można próbować innej drogi, mianowicie takiej, że jeżeli takie postępowanie, które zostało w końcu zdelegalizowane, doprowadziło do wyrządzenia określonej szkody, to można próbować drogi sądowej na dochodzenie odszkodowania z powodu owej szkody. Czy sąd w każdym konkretnym przypadku uzna po pierwsze, że dane orzeczenie faktycznie skutkowało szkodą, a po drugie, czy należy się, jeśli nawet tak, należy takie odszkodowanie, to już jest kwestia każdego indywidualnego przypadku i tu sąd w każdej sprawie może rozstrzygać w sposób różnie.